Hej, zapraszam dzisiaj na filmik związany z dekoracją, w której wykorzystamy kule styropianowe oraz podstawą będzie koło, z tym, że ja mam tutaj styropianowe, ale może w międzyczasie zmienię na większe, to zależy jak duże te kwiaty hortensji mi wyjdą. Bo głównym elementem tej dekoracji będzie zrobienie kwiatów hortensji. I tak, ja będę chciała uzyskać niebieskie hortensje, więc użyję dwa kolory niebieskiego papieru, zielone na liście. Do wycinania kwiatów użyję takiego dziurkacza. On nie jest duży. Zaraz wam pokażę. Takiej wielkości mniej więcej kwiaty z niego się wycinają, klej na gorąco, no i ołówek. I tak, na początek, ponieważ ja już przecięłam, więc tego nie będzie na filmiku, musimy przeciąć kulę. Ja mam, jedna kula była większa, druga mniejsza, przecięłam na pół, ale też możemy, jeżeli wciąż te połówki są za duże, no to jeszcze, wiecie, odciąć taki plaster i zachować tą wierzchnią zaokrągloną część. I będziemy przyklejać te wycięte kwiaty na gorący klej do kuli styropianowej. I jeszcze tak na początek, bo później pewnie z muzyką w przyspieszeniu będzie filmik, to wam jeszcze powiem, że tak, kiedy rozgrzejemy klej na gorąco, to tak kładziemy pierwszą warstwę na styropian i troszeczkę zamaczamy czubek ołówka w gorącym kleju. Wtedy te kwiaty będą nam się, delikatnie nam się przykleją do ołówka i będzie nam łatwiej je przykleić na styropian. Wtedy, kiedy one już będą tak leżały na gorącym kleju, to żeby nie sparzyć sobie palców, to nie dociskając palcami, tylko ołówkiem delikatnie tak i wtedy te listki się nam uniosą. Ok, no to tyle jeżeli chodzi o wstęp i zapraszam do dalszej części. Thank you.
Tak wygląda skończony produkt. Myślę, że wyszło całkiem fajnie. I nie dodawałam liści w kolorze tych kwiatów, bo jednak to nie pasowało. Poszłam jeszcze na balkon, przyjrzałam się hortensji i wszystkie liście są ciemne w jednym kolorze, mimo że niektóre pączki są mniejsze. Także tak to wygląda i dziękuję za oglądanie. Do następnego. Pa!